Na tej lekcji dowiesz się, jak dzielimy ułamki przez liczbę naturalne. Do tej lekcji niezbędna będzie Ci umiejętność mnożenia ułamków. Jeśli zatem jeszcze jej nie opanowałeś, zapraszamy do wcześniejszych filmów i ćwiczeń. Zapamiętaj: aby podzielić ułamek przez liczbę naturalną, mnożymy ten ułamek przez jej odwrotność. Oczywiście najlepiej zobaczyć to na przykładzie. Podzielmy ułamek 1 trzecia przez 2. Zaczynamy od tego, że przepisujemy ułamek 1 trzecia. Będziemy mnożyć, więc teraz znak mnożenia. I wpisujemy odwrotność liczby 2, czyli ułamek 1 druga. Ile to się równa? Z mnożenia ułamków wiemy, że 1 druga razy 1 trzecia to 1 szósta. Czyli 1 trzecia podzielić na 2 wynosi 1 szósta. I tutaj może zdarzyć się sytuacja, kiedy warto wykonać skracanie. Zobaczmy przykład. 30 podzielmy przez 9. To się równa. 3 dziesiąte razy odwrotność dziewiątki, czyli razy 1 dziewiąta. Z mnożenia ułamków pamiętamy, aby przyjrzeć się liczbom występującym po przekątnej. Widzimy, że trójkę i dziewiątkę możemy skrócić. 3 dzielone przez 3 daje 1. 9 dzielone przez 3 daje 3. To wszystko równa się w liczniku. 1 razy 1, czyli 1, w mianowniku 10 razy 3, czyli 30. Wynik naszego dzielenia to 1 trzydziesta. Teraz wiesz już, jak dzielić ułamki przez liczby naturalne.